Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnym, chociaż niestety już ostatnim przed wakacjami, spotkaniu od cyklu The Lab Talks. Dzisiaj usłyszymy o metodach badania dojrzałości modelów biznesowych firm i dowiemy się też trochę, co determinuje poziomy tej dojrzałości. Naszymi badaczkami były w tym grancie ekspertki The Labu i badaczki z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, dr Renata Gabrielczyk i dr Anna Białek przy moim skromnym udziale. Zapraszam. Dzień dobry Państwu, miło mi zaprezentować początek dzisiejszego tematu. Ja przedstawię, opowiem o tym, jak zorganizowałyśmy badanie, a Ania przedstawi tak naprawdę właściwe wyniki, które nam się w tym badaniu objawiły. Generalnie zastanowimy się, jak zmierzyć dojrzałość modelu biznesowego firmy, czym jest ta dojrzałość oraz do czego firmy mogą ją wykorzystać, jeżeli już znają determinanty kształtowania dojrzałości modeli biznesowych. Tematyka modeli biznesowych podejmowana jest od wielu lat na całym świecie, w szczególności w Stanach Zjednoczonych, co możemy zauważyć zresztą na wykresie zainteresowania hasłem w ujęciu czasowym. Widzimy też, że dla Polski, to jest ten czerwony wykres, temat jest stosunkowo nowy i niewiele też jest realizowanych w naszym kraju badań modeli biznesowych. Dlatego postanowiłyśmy choć trochę tę lukę wypełnić. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że hasło jest w języku angielskim, ale wyniki są tutaj znormalizowane. Też każdy, kto chciałby się zająć, kto zaczyna badania modeli biznesowych, i tak musi zacząć od przeglądu literatury anglojęzycznej. Stąd wykres wydaje się być wiarygodny. Czym jest model biznesowy? Model biznesowy obrazuje logikę działania firmy. Przedstawia, jak firma się zachowuje, w jaki sposób tworzy wartość dla klienta, taką wartość, za którą klient gotów jest zapłacić i jak przekształca te płatności w swoje własne zyski. Model biznesowy można powiedzieć, że obejmuje organizacyjną i finansową architekturę biznesu. Na podstawie badań zawartych w literaturze przedmiotu możemy nawet wnioskować, że średniej jakości technologia, którą wspiera doskonały model biznesowy, może być bardziej wartościowa niż nawet wspaniała technologia eksploatowana przez przeciętny model biznesowy. Także myślę, że warto się tematowi trochę przyjrzeć. Tym, co przyciąga obecnie największą uwagę przedsiębiorców, jest budowanie zdolności przedsiębiorstwa do dostosowania jego modelu biznesowego do ciągle zmieniającego się otoczenia rynkowego, do ciągle zmieniających się oczekiwań rynkowych. Odnosi się to w szczególności do innowacyjnych startupów wysokich technologii, które często są zmuszane do empirycznego testowania jakby kolejnych wersji modeli biznesowych w takich dynamicznych warunkach rynkowych. I z tego powodu modele biznesowe powinny podlegać regularnej ocenie. Podjęłyśmy więc próbę zbudowania modelu oceny, tak zwanego modelu dojrzałości biznesowej. Sama tematyka modeli biznesowych została przez nas przedstawiona szerzej w working paper w numerze 2, który lada moment będzie na stronie The Labu. Także dzisiaj przedstawimy Państwu dość ogólnie wyniki naszych badań. Zachęcamy oczywiście do lektury. Ocena dojrzałości modeli biznesowych może pomagać odkrywać potencjalne możliwości wprowadzania usprawnień w organizacji, może skłonić firmy do poszukiwania kierunku zmian, do wprowadzania tych zmian, a taka sama ocena dokonywana w kolejnych okresach pozwala obserwować rozwój organizacji, chociażby w kolejnych etapach cyklu jej życia. Ważnym zastosowaniem pomiaru dojrzałości może być też benchmarking. Dlaczego do oceny dojrzałości modeli biznesowych proponujemy zastosować ogólną koncepcję pomiaru dojrzałości organizacji? Samo słowo dojrzałość według definicji ze słownika języka polskiego może oznaczać stan osiągnięcia pełni rozwoju, czy też, co bardzo ważne, stan gotowości do realizacji określonych zadań. Więc w kontekście badań organizacji samo słowo dojrzałość może dotyczyć zjawisk, które mogą podlegać zmianie, rozwojowi. Natomiast proces osiągania tej dojrzałości związany jest z doskonaleniem umiejętności, z osiąganiem pewnych cech. Jak widać na slajdzie, istnieje wiele dojrzałości organizacyjnej odnoszących się do przeróżnych aspektów funkcjonowania organizacji. Samo zagadnienie dojrzałości zdefiniował po raz pierwszy Philip Crosby w 1979 roku w słynnej książce Quality is Free. Zdefiniował tę dojrzałość jako zdolność organizacji do profesjonalnego stosowania metod i technik zarządzania jakością, ponieważ Philip Crosby zajmował się akurat jakością. Obecnie do najbardziej popularnych narzędzi
narzędzi oceny dojrzałości organizacji należy model CMMI, też tutaj wyszczególniony Capability Maturity Model Integration, stosowany w praktyce m.in. przez Armię USA, przez Departament Skarbu USA, przez Boeinga, NASA, BMW, Ericssona, Nokia. Myślę, że te nazwy mówią same za siebie. Natomiast brakuje w doniesieniach literaturowych hasła Business Process Maturity. Stąd propozycją prezentowanych badań też chcemy troszeczkę tę lukę wypełnić wśród różnych modeli dojrzałości. Cele badawcze, które realizowałyśmy, przede wszystkim ogólnie stworzenie i praktyczna aplikacja koncepcji oceny dojrzałości modeli biznesowych na podstawie postrzeganego przez przedsiębiorcę stopnia rozwoju poszczególnych elementów modelu biznesowego. Ale aby zrealizować ten cel ogólny, zaplanowałyśmy do realizacji też 4 cele szczegółowe. Po pierwsze, opracowanie ankiety badającej stopień rozwoju poszczególnych komponentów modelu biznesowego. Tutaj myślałyśmy o 2 różnych przekrojach. Pierwszy w firmach, które wykorzystują wyniki prac badawczo-rozwojowych w swojej działalności i takich, które tych wyników prac badawczo-rozwojowych nie wykorzystują. I drugi przekrój przez pryzmat wieku firmy. Tu wyróżniłyśmy spółki startup i scale up. W następnej kolejności przeprowadziłyśmy pilotażowe badanie koncepcji wartości dla klienta i modeli biznesowych firm. Również starałyśmy się dotrzeć do tych spółek, które wykorzystują wyniki prac badawczo-rozwojowych i do startupów, i do spółek typu scale up, czyli w różnych ujęciach. Następnie zdefiniowałyśmy wskaźnik pomiaru dojrzałości modeli biznesowych i podjęłyśmy testowanie tego wskaźnika. Weryfikowałyśmy również hipotezy badawcze, o których w dalszej części wystąpienia. Sam model biznesowy powinien być przedstawiany w zrozumiałej formie. Dlatego też nasze praktyczne badanie zostało oparte na bardzo popularnej kanwie modelu biznesowego, która zawiera 9 powiązanych ze sobą bloków. O kanwie mówiłyśmy podczas naszego pierwszego The Lab Talks. Natomiast dzisiaj tylko w telegraficznym skrócie pozwolę sobie przypomnieć, że organizacje, które tworzą swój model biznesowy, w pierwszej kolejności startują od zdefiniowania propozycji wartości, od tego, co oferują swoim klientom. Ważne są również kluczowe działania, które organizacja musi podejmować, by jej model sprawnie funkcjonował. Ważni są kluczowi partnerzy, czyli dostawcy, współpracownicy również. Kluczowe zasoby i fizyczne, i finansowe, intelektualne, ludzkie są również niezbędne do tego, by firma mogła działać na rynku. Obsługując klientów, każda firma musi umieć zdefiniować segmenty tych klientów, dopasować do segmentów klientów odpowiednie kanały docierania do nich, kanały komunikacji, dystrybucji z klientami, a także wiedzieć, w jaki sposób budować relacje. Na koniec każdy przedsiębiorca musi też umieć określić, jakie koszty ponosi i ile może zarobić, realizując swój model biznesowy. Bazując na kanwie modelu biznesowego w celu zebrania danych, zbudowałyśmy ankietę, w której główną część stanowiły pytania dotyczące postrzegania przez przedsiębiorcę stopnia rozwoju poszczególnych elementów modelu biznesowego. Dla każdego z elementów kanwy zadawałyśmy kilka szczegółowych pytań. W ankiecie uwzględniłyśmy również szereg pytań, na podstawie których mogłyśmy dokonać charakterystyk respondentów w celu określenia determinant dojrzałości modelu biznesowego. Dane do badania zebrałyśmy od połowy lutego do połowy marca za pośrednictwem formularza ankiety skierowanej do przedsiębiorców za pośrednictwem The Labu. We wskazanym okresie uzyskałyśmy 46 pełnych i poprawnie wypełnionych ankiet. Nie jest to oczywiście duża próba, ale pozwoliła nam na przeprowadzenie badania pilotażowego. Badanie chcemy rozwijać. Także ankieta jest dostępna na stronie The Labu, jest w tej chwili dostępna w języku polskim, w języku angielskim, ponieważ planujemy badać również spółki zagraniczne. Czy planujemy realizować strategię Go Global, można powiedzieć, zgodnie też z tematyką naszych badań. Jeśli ktoś z Państwa jest przedsiębiorcą i zechce wziąć udział w naszym badaniu, to ankieta jest nadal dostępna, tak jak powiedziałam, na stronie, ale też można nawet w tej chwili zeskanować sobie kod QR i dotrzeć do ankiety. W The Labie jesteśmy zdigitalizowani, więc staramy się też stosować różne metody docierania do respondentów badań. Oryginalny w naszym badaniu charakter ma zbudowanie wskaźnika dojrzałości modelu biznesowego. Wskaźnik nazwałyśmy Business Model Maturity Indicator. Nie jest skomplikowany, został skonstruowany w oparciu o przegląd literatury z zakresu badań dojrzałości organizacji oraz systematykę Business Model Canvas, o której wspomniałam. Ogólny poziom postrzegania dojrzałości modelu biznesowego spółki
Polski został wyznaczony jako średnia arytmetyczna wyników uzyskanych w 9 badanych obszarach kanwy. Obliczanie wskaźnika BMMI na podstawie wyników badania ankietowego pozwoliły nam na przetestowanie go w 2 różnych przekrojach. W pierwszym przekroju, tak jak wspomniałam, próbę podzieliłyśmy na 2 grupy. Tych firm, które wykorzystują w swojej działalności wyniki prac badawczo-rozwojowych oraz firmy, które nie wykorzystują wyników prac badawczo-rozwojowych. W kolejnym kroku wskaźnik został przetestowany dla próby w zależności od wieku firm. A następnie dokonaliśmy weryfikacji hipotez, o których opowie za chwilkę Ania. Odnosząc się do wyników testów dla firm, które wykorzystują i nie wykorzystują prac badawczo-rozwojowych, na podstawie wykresu radarowego postrzeganej roli zasobów w rozwoju firmy możemy zauważyć, że przedsiębiorstwa, które wykorzystują w działalności gospodarczej wyniki prac badawczo-rozwojowych, dla rozwoju firmy dostrzegają zdecydowanie wyższe znaczenie wiedzy, zdolności badawczych pracowników, czy też dorobku naukowego, na przykład założyciela firmy, tak zwanego naukowca gwiazdy. Znaczenie mają również umiejętności zarządcze, patenty, stosowane technologie informatyczne. Nie są to zaskakujące w żaden sposób wyniki, biorąc pod uwagę charakter firm, które realizują prace badawczo-rozwojowe. I te nasze wyniki też znajdują potwierdzenie w wynikach badań odnalezionych w literaturze przedmiotu. Dla określenia zróżnicowania dojrzałości modeli biznesowych między grupami przedsiębiorstw, które realizują prace badawczo-rozwojowe i tych, które nie realizują R&D, wykorzystany został przez nas test jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA. Otrzymane wyniki dowodzą, że zróżnicowanie dojrzałości modelu biznesowego zależy istotnie od wykorzystania w działalności wyników prac R&D. Wyniki te wskazują też na istotny wpływ komercjalizacji wyników na stopień rozwoju poszczególnych komponentów, elementów modelu biznesowego. I najbardziej istotne zróżnicowanie okazało się ogólnie dla wskaźnika BMMI, ogółem, także dla propozycji wartości, dla kluczowych zasobów i dla kluczowych działań. Tam, gdzie mamy 3 gwiazdki, tam mamy też najbardziej istotne zróżnicowanie między grupami spółek, które wykorzystują wyniki prac badawczo-rozwojowych i tych, które nie korzystają z takich prac. Wyniki badań mogą wskazywać, że wykorzystanie prac badawczo-rozwojowych w jakiś sposób ułatwia definiowanie, formułowanie samej propozycji wartości dla klienta. Klient dostaje innowacyjny produkt, taki bardzo dokładnie określony, to definiowanie wartości jest łatwiejsze dzięki kluczowym zasobom, czyli na przykład talentom, których mamy więcej zwykle w firmach realizujących prace badawczo-rozwojowe. Też kluczowe działania podejmowane są częściej w celu lepszego, czy dokładniej w celu lepszego dostosowania innowacyjnych produktów czy usług do potrzeb klientów. W spółkach, które realizują prace badawczo-rozwojowe, kluczowe działania skupiają się na wykorzystaniu efektów tych prac do tworzenia kolejnych innowacyjnych też produktów i na umiejętnym wprowadzaniu ich na rynek. O kolejnych wynikach w przekroju spółek startup i scale-up, o hipotezach badawczych opowie Anna. Szanowni Państwo, przede wszystkim zastanowiliśmy się, po co mierzyć dojrzałość modelu biznesowego i tak naprawdę pytanie, które mogliśmy sobie postawić, to czy dzięki tak dużemu zróżnicowaniu tych komponentów modelu biznesowego pomiędzy spółkami wykorzystującymi i niewykorzystującymi wyników prac badawczo-rozwojowych, czy nastała era komercjalizacji wyników badań, czy mamy do czynienia z erą tak naprawdę wartości niematerialnych, aktywów intelektualnych, czy też ten stworzony przez nas wskaźnik pomiaru dojrzałości modelu biznesowego powinien być zróżnicowany pomiędzy firmami w różnym wieku, czyli pomiędzy grupą firm startup, gdzie dla nas ta bariera, tak, wieku to jest do 3 roku funkcjonowania na rynku, i w porównaniu do starszych firm, do scale-upów, czyli do firm, które dłużej funkcjonują na rynku. Czyli tak naprawdę to drugie spojrzenie na naszą ankietę i na nasze wyniki w przekroju wieku miało na celu sprawdzenie odporności, dojrzałości modelu biznesowego na determinanty wywodzące się z charakterystyk tych przedsiębiorstw.
I o dziwo okazało się, że tak naprawdę nie ma ogromnej różnicy pomiędzy dojrzałością modelu biznesowego dla spółek na fazie startup i scale-up, dlatego że ona dopiero jest istotna na poziomie 30%, a wcześniej co jest istotne? Tak naprawdę bardzo duże znaczenie odgrywają kluczowe działania, kluczowi partnerzy, czyli ci, z którymi my współpracujemy, którzy wspierają nasz rozwój, ale też umiejętność zarządzania kosztami i planowania strumieni przychodów. I to Państwo widzą również jako wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA. Jak przyjrzymy się różnicom w zbiorach wartości dojrzałości modelu biznesowego dla tego komponentu dotyczącego kluczowych działań i kluczowych partnerów, to faktycznie widzimy też te błękitne wyspy, czy błękitne oceany w postaci startupów, które sobie bardzo dobrze radzą w jednym i w drugim obszarze, czyli te nasze niebieskie punkciki. Niemniej jednak i tak są one bardziej zdeterminowane przez przedsiębiorstwa, które dłużej funkcjonują na rynku. I teraz od czego to tak naprawdę zależy? To było przesłanką prowadzonych przez nas badań. Chcieliśmy się zająć przedsiębiorczością akademicką, czyli tym obszarem przedsiębiorczości, w których rzeczywiście wyniki prac badawczo-rozwojowych stanowią ogromne znaczenie i podstawę funkcjonowania biznesu. Czyli tak naprawdę chcieliśmy zobaczyć, co determinuje dojrzałość modelu biznesowego. Oprócz uwzględnienia wieku firmy, gdzie uwzględniliśmy to jako zmienną ciągłą, także chcieliśmy zweryfikować hipotezę o wpływie komercjalizacji wyników badań, dostęp do źródeł finansowania, które oczywiście, tak jak Gertler w 1988 roku już jako pierwszy zaznaczał, że ogromne znaczenie dla dostępności do źródeł finansowania ma wiek przedsiębiorstw, to chcieliśmy sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest. Oczywiście literatura wskazuje, że miarą dostępności źródeł finansowania są kredyty bankowe, dostępność do finansowania sektora bankowego, no i zaraz zobaczymy, jak to na naszej próbie zostało potwierdzone. I ostatni dla nas stanowiący największe wyzwanie, problem, no wskazuje na wpływ kapitału intelektualnego na dojrzałość modelu biznesowego, czyli tak naprawdę tego komponentu, który miał nam odzwierciedlić tą wyższość przedsiębiorstw, które wywodzą się ze środowiska akademickiego, nad typowymi przedsiębiorstwami handlowymi. Więc sformułowaliśmy trzy hipotezy dotyczące wpływu na dojrzałość modelu biznesowego, komercjalizacji wyników badań, dostępności do źródeł finansowania oraz kapitału intelektualnego. Żeby zweryfikować takie hipotezy o istotnym wpływie, ale też i o jego kierunku, czy on jest pozytywny, czy też negatywny, czy tak naprawdę te wskazywane przez nas czynniki determinujące rozwój modelu biznesowego wpływają pozytywnie, czy też negatywnie, no musieliśmy zbudować model regresji. Zastosowaliśmy tutaj podejście MNK, ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze krótko na temat wyników naszego badania ankietowego. Pierwsze spojrzenie na pierwszą hipotezę dotyczące komercjalizacji wyników badań. No oczywiście w próbie mieliśmy przedsiębiorstwa, które w ogóle nie komercjalizowały wyników badań, nie prowadziły działalności badawczo-rozwojowej, ale też, jak Państwo mogą zauważyć, tyle samo przedsiębiorstw z fazie startup, jak i scale-up, samodzielnie wprowadzało na rynek wyniki własnych prac badawczo-rozwojowych. To, co jest zaskakujące i co rzeczywiście zmusza nas do sformułowania rekomendacji dla środowiska akademickiego, to to, że wprowadzanie na rynek wyników prac badawczo-rozwojowych przy współpracy z ośrodkami akademickimi i instytutami badawczymi odbywa się przez przedsiębiorstwa dojrzałe. Nie na fazie startup, tylko tak naprawdę widać tutaj, że ten transfer wiedzy jest bardziej z dojrzałych firm do ośrodków akademickich niż w drugą stronę. Dlaczego? No przede wszystkim możemy się tutaj spodziewać barier biurokratycznych i dotyczących no, umiejętności przezwyciężenia czasu, oczekiwań też prowadzenia negocjacji z uczelniami. Dlatego to przedsiębiorstwom w fazie startup, czy też tym nowo zakładanym spin-offom, którym na pewno nie pomagają regulacje prawne w Polsce, które nie są jednoznaczne. W tym zakresie jest o wiele trudniej to zrobić. No i tutaj też
Kolejna uwaga, że wśród przedsiębiorstw w fazie startup występują takie, które sprzedają swoje wyniki prac badawczo-rozwojowych w fazie rozwojowej, czyli tak naprawdę nie dochodzą do sfinalizowania produktu i wprowadzenia go na rynek. No dlaczego? No bo tak naprawdę nie posiadają wystarczających zasobów, mają problemy w dostępie do źródeł finansowania, brakuje im doświadczenia, brakuje im także siły przebicia na rynku. Bądź też sprzedają licencje na stworzone produkty i tutaj można powiedzieć, że na ten element na pewno niewątpliwy wpływ ma umiędzynarodowienie środowiska akademickiego w Polsce, czyli to, że studenci czy też młodzi badacze wyjeżdżają za granicę, tam uczą się budowy modeli biznesowych dla realizacji prac badawczo-rozwojowych, no i widzą, że tak naprawdę ogromne znaczenie odgrywa w tym licencjonowanie. Należy jeszcze zwrócić uwagę na to, że więcej firm w fazie scale-up niż startup wprowadza na rynek wyniki prac badawczo-rozwojowych przy współpracy z innymi firmami. One zyskują dzięki swojej już ugruntowanej pozycji na rynku, umiejętności współpracy z partnerami i dzięki temu mogą zdywersyfikować ryzyko oraz obniżyć koszty, istotnie obniżyć koszty takiego przedsięwzięcia. Patrząc na rolę, którą przypisują poszczególnym zasobom, tym razem przedsiębiorstwa w przekroju startupów i scale-upów. Na pewno to, co zwraca uwagę, to to, że dla startupów ogromne znaczenie odgrywa oryginalny pomysł na biznes, na produkt lub technologię i to przekłada się na definiowanie misji, wizji, strategii rozwoju firmy, czyli tak naprawdę to, co wyszło nam w wynikach badań, że przedsiębiorstwom w fazie startup dzięki temu oryginalnemu pomysłowi na biznes jest łatwiej sformułować propozycję wartości, zdefiniować swoją misję, wizję, strategię rozwoju. To, co ma też ogromne znaczenie i co potwierdza wyniki naszych wcześniejszych badań, to mianowicie to, że startupy wykorzystują tańszą, niejednokrotnie bezkosztową infrastrukturę badawczo-rozwojową, tylko tyle, że poza parkami naukowo-technologicznymi. Nasze wcześniejsze wyniki badań dla spółek giełdowych wskazały, że wsparcie przez parki naukowo-technologiczne w pierwszej fazie rzeczywiście prowadzi do ponadprzeciętnych stop możliwości wzrostu. Niemniej jednak one są tak wysokie tylko w krótkim okresie, a w długim okresie brakuje tej możliwości czy umiejętności podtrzymania sprzedaży i utrzymania tej stopy wzrostu sprzedaży na wysokim poziomie. No i teraz już przejdźmy do wybranych wyników naszego modelu. Pierwsze wyniki dla komercjalizacji, dla wpływu na dojrzałość modelu biznesowego, czyli tutaj zmienną objaśnianą jest nasz wskaźnik dojrzałości modelu biznesowego dla tych 9 elementów kanwy i widać, że najbardziej istotny wpływ na dojrzałość modelu biznesowego jest umiejętność samodzielnego, skutecznego wprowadzenia produktu bądź usługi nowej technologii na rynek. Tylko o 1,5 punktu procentowego niższy wpływ wywiera możliwość komercjalizacji we współpracy z innymi przedsiębiorstwami, czyli dywersyfikacja ryzyka, obniżenie kosztów. Natomiast jeżeli chodzi o podjęcie takich działań związanych z komercjalizacją we współpracy z uczelniami wyższymi, instytutami naukowymi, no to na szczęście wpływ jest dodatni, tylko tyle, że no niemalże dwukrotnie niższy od pozostałych przypadków. Co z dostępnością źródeł finansowania? Dla mnie to konik ze względu na moje wcześniejsze badania, niemniej jednak podjęcie badań ankietowych no, dało nam kolejne odpowiedzi. Na pewno potwierdziło to, co wskazuje literatura, że w fazie startup ogromne znaczenie ma tutaj finansowanie funduszem podwyższonego ryzyka, czyli venture capital, seed capital jako ten fundusz zalążkowy. O dziwo, bo spodziewaliśmy się trochę większego udziału przedsiębiorstw w fazie startup w pozyskiwaniu dotacji grantów badawczych, ale tutaj faktycznie zdolność do obniżenia kosztów kapitału dzięki wykorzystaniu grantów badawczych, no wykorzystują już te starsze przedsiębiorstwa, które potrafią lepiej, bardziej skutecznie aplikować o granty badawcze. Co więcej, no widzimy, że ogromne znaczenie mają oczywiście środki własne. One rosną wtedy, kiedy my rzeczywiście już jesteśmy w stanie sami na siebie zarabiać, ale to też nie oznacza, że wszystkie przedsiębiorstwa Scale-up są w bardzo dobrej sytuacji, dlatego, że wśród nich
duże znaczenie odgrywają pożyczki, czy to od wspólników, od rodziny, od znajomych, czyli tak naprawdę w momencie, kiedy spółka w fazie Skylab jest w gorszej sytuacji finansowej, kiedy ma ograniczony dostęp do źródeł finansowania, no musi się, że tak powiem, skierować po finansowanie u tych znajomych, u tych, którzy jeszcze wierzą w sukces i w powodzenie tego przedsięwzięcia. No duże wykorzystanie tego, co za chwilę będzie widać w naszych modelach, w naszym modelu, wykorzystanie leasingu i kredytu bankowego przez przedsiębiorstwa w fazie Scale-up. Wyniki modelu dla wykorzystania źródeł finansowania wskazują, że rzeczywiście istotny wpływ jest finansowania pożyczkami, leasingiem czy kredytem bankowym. Niemniej jednak no to, czego się spodziewaliśmy, czyli że kluczową barierą dla rozwoju, dojrzałości modelu biznesowego jest dostęp do źródeł finansowania, no mierzy nam dodatni wpływ finansowania z sektoru bankowego, czyli dzięki posiadanej historii kredytowej, pozytywnej historii kredytowej, dzięki posiadaniu zdolności kredytowej i dzięki temu, że tak naprawdę możemy liczyć na finansowanie, które odzwierciedla raczej naszą dobrą sytuację finansową, to tak naprawdę pozytywnie, dodatnio na dojrzałość modelu biznesowego wpływa to finansowanie z sektora bankowego, a poszukiwanie alternatywnych rozwiązań, czy to wsparcie pożyczkami, czy leasingiem, no, odzwierciedla nam to, co intuicyjnie mogło się sprawdzić, że tak naprawdę bariery w dostępie do źródeł finansowania mają ograniczający wpływ na dojrzałość modelu biznesowego. Nasze wyzwania, czyli tak naprawdę pomiar wpływu kapitału intelektualnego na dojrzałość modelu biznesowego, przeprowadziłyśmy to w podziale na kapitał organizacyjny, kapitał ludzki i kapitał relacyjny, wiedząc, że tak naprawdę każdy z tych elementów kapitału intelektualnego różni się ryzykiem i różni się tak naprawdę no, wartością dodaną, którą może wnieść dla naszych przedsiębiorstw i wpływem na dojrzałość modelu biznesowego. Co możemy zauważyć? Mamy porównanie składu znaczenia przypisywanego poszczególnym elementom kapitału intelektualnego i jeżeli chodzi o kapitał organizacyjny, to dla przedsiębiorstw z fazy scale-up o wiele większe znaczenie przypisuje się krajowym patentom i zgłoszeniom patentowym. Można powiedzieć, że to jest odzwierciedlenie tego, że przedsiębiorstwa sobie poradziły z barierami biurokratycznymi, z tym jak długo to trwa w systemie polskim i rzeczywiście potrafiły dzięki temu wiele się nauczyć, tak? I wejść skuteczniej na rynek. Jeżeli chodzi o wartości niematerialne, aktywa intelektualne, no to tutaj tak naprawdę większe znaczenie jest przypisywane tym kategoriom majątku przez przedsiębiorstwa w fazie startup. Kapitał ludzki, no tutaj zobaczymy coś paradoksalnego, to znaczy im wyższy jest udział naukowców we władzach i nadzorze spółki, gdzie można powiedzieć, to są podwaliny tworzenia startupu na bazie wyników własnych prac badawczo-rozwojowych, większy znaczenie jest to przypisywane w fazie startup, ale niestety to negatywnie wpływa na dojrzałość modelu biznesowego, dlatego że tak naprawdę potrzebujemy synergii. Potrzebujemy tego, żeby tak naprawdę móc połączyć umiejętności badawcze z umiejętnościami zarządczymi i finansowymi, żeby biznes rzeczywiście mógł być nie tylko sposobem na pozyskanie grantów badawczych, ale też żeby był fundamentem dobrze rozwijającej się firmy. No i wreszcie nasz kapitał relacyjny, który pokazuje, że no startupy w większym stopniu chciałyby dalej współpracować z ośrodkami akademickimi i jednak no, ta współpraca polega dopiero na nieśmiałym wejściu na rynek ze swoimi pomysłami, ze swoimi prototypami i wynikami prac badawczo-rozwojowych. Natomiast w przypadku przedsiębiorstw Scale-up no, większe znaczenie, przynajmniej przy tych dolnych wartościach, odgrywa już współpraca z innymi przedsiębiorstwami, kooperacja i tworzenie aliansów strategicznych. Wyniki modelu. Dla trzech segmentów kapitału intelektualnego wskazują, że pozytywnie na dojrzałość modelu biznesowego wpływają naukowe umiejętności i kompetencje kadry zarządzającej, ale w branży zgodnej z profilem firmy. Czyli tak naprawdę to, że my potrafimy wejść z czymś nowym na rynek i rzeczywiście potrafimy to rozwinąć, że posiadamy umiejętności do tworzenia 500. wersji naszego produktu, ale też potrafimy chronić nasze wynalazki, czyli
czyli strategia i programy ochrony własności intelektualnej. Natomiast istotne bariery dla dojrzałości modelu biznesowego tworzą warunki, w których przyszło funkcjonować nowym startupom, czyli duży udział i duże znaczenie wartości niematerialnych i prawnych, aktywów intelektualnych. No i o dziwo, jeżeli przypisujemy większe znaczenie umiejętnościom sprzedaży, czyli tak naprawdę to jest naszą bolączką, czyli dopiero się uczymy sprzedawać albo jesteśmy typowym przedsiębiorstwem handlowym, to niestety większe znaczenie przypisywane umiejętnościom sprzedaży ogranicza dojrzałość naszego modelu biznesowego. Jeżeli chodzi o pozostałe dwa komponenty kapitału intelektualnego, czyli kapitał ludzki i kapitał relacyjny, to w ramach kapitału ludzkiego na pewno pozytywnie na dojrzałość modelu biznesowego wpływa posiadanie i współpraca z Radą Naukową, czyli wpływ profesorów czy utytułowanych osób z dorobkiem naukowym na rozwój naszego produktu i naszych pomysłów biznesowych, jak i możliwość podwyższenia wiarygodności naszego przedsiębiorstwa dzięki posiadaniu jako naszego fundamentu tworzonego przedsięwzięcia naukowca z dużym dorobkiem, z publikacjami uznanymi na skalę światową. No i to, o czym wcześniej mówiliśmy, czyli doświadczenie członków zarządu w biznesie, to, że mamy synergię pomiędzy aspektami naukowymi, badawczymi i biznesowymi, tak naprawdę pozytywnie wpływa na rozwój naszego modelu biznesowego. To, co nas ogranicza, to przeciwny biegun do dużego udziału osób w zarządzie, które mają już doświadczenie z biznesem, czyli większy udział niestety naukowców we władzach spółki. No i ostatni komponent dotyczący kapitału relacyjnego, który nam wskazuje, że tak naprawdę to, co pokazuje literatura, czyli dodatni wpływ finansowania kapitałem podwyższonego ryzyka, czyli venture capital na dojrzałość modelu biznesowego. To, co nas na pewno ogranicza, to nasze bolączki, zwłaszcza w fazie startup, czyli współpraca z obcą siecią dystrybucji, która zwiększa ryzyko, alianse strategiczne, czyli tak naprawdę ograniczenie naszej decyzyjności i możliwości pójścia własną drogą, tylko dostosowywanie się do pomysłów innych przedsiębiorstw, no i wsparcie parków naukowo-technologicznych, które jak gdyby wyręczają nas inwestycji w zasoby rzeczowe, w zasoby infrastrukturalne, ale mimo wszystko za mało dają nam wsparcia w rozwoju naszych umiejętności sprzedaży i umiejętności znalezienia klientów na rynku i długofalowego rozwoju. Podsumowując nasze wyniki badań, możemy powiedzieć, że na pewno dostępność źródeł finansowania, gdyby została zwiększona, mogłoby to się istotnie przełożyć na wzrost dojrzałości modeli biznesowych i na większe szanse realizacji przedsięwzięć biznesowych. Duże znaczenie przypisywane wśród tych dojrzałych firm krajowym patentom i programom ochrony własności intelektualnej, jak i rola naukowych umiejętności kompetencji kadry zarządzającej, ale też z umiejętnościami biznesowymi może przyczynić się do poprawy dojrzałości modelu biznesowego. Wyniki naszych prac badawczych prowadzonych w ramach tego mikrograntu znalazły odzwierciedlenie w dwóch sesjach posterowych z naszym właśnie plakatem, który wisiał, a już teraz nie wisi. Będzie można go obejrzeć w najbliższy poniedziałek na konferencji Digital Ecosystems organizowanej przez DELAB. Byliśmy też na Polish Scientific Networks Conference tutaj w BUWie sesji posterowej. No i złożyliśmy dwa artykuły, jedną na konferencję Euromed w Weronie, drugi na konferencję na Wydziale Zarządzania dotyczącej rozwoju przedsiębiorczości w XXI wieku. Dziękujemy Państwu bardzo i liczymy na udział w naszym badaniu, na wsparcie rozwoju jego w przyszłości, dlatego że istotne rozwinięcie, rozszerzenie naszej próby przyniosłoby nam ciekawe wnioski. Dziękuję bardzo.